W hotelu Arte można oglądać wystawę zdjęć Marcina Owczarka pod tytułem Paradise Lost – Raj utracony. Marcin Owczarek, urodzony w październiku 1985 roku, w wieku 20 lat zaczął studiować fotografię w Wyższej Szkole Fotografii we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem cyklem Nowy Wspaniały Świat. Prezentujemy dwa cykle fotograficzne. Pierwszy to są moje obrazy, które sam tworzę. Jest to Raj utracony. Drugie kompozycje są to Moje serce jest zwierzęciem i są to prace, które tworzę wespół z moją żoną. Pracujemy jako projekt, grupa artystyczna razem. Bardzo czekaliśmy na te jego fotografie. No, artysta przyjechała z Gdańska, chociaż urodził się we Wrocławiu, więc jak widać te drogi północ-południe w Polsce są no, takie odległe, ale to wszystko łączy nas i tu połączyło nas dzisiaj w Zamościu. Fotografia i kolaż, które tworzą surrealistyczne obrazy, to w rezultacie wizerunek XXI wieku oraz obecnego społeczeństwa. Fotograficzne kreacje pochodzą z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych cykli twórcy powstałych w latach 2007-2016. W przypadku tego obrazu to jest praca 3 miesiące, 14 godzin dziennie. Na jedno zdjęcie wchodzi około 300 pojedynczych fotografii, ponieważ ja jakby fotografuję poszczególne elementy, no i później je składam za pomocą programu komputerowego Photoshop. Prace te były prezentowane m.in. na targach sztuki w Amsterdamie, Brukseli, Londynie, Paryżu, Rotterdamie, Kapsztadzie, Wilnie czy Johannesburgu. Artysta dużo miejsca poświęca figurze miast i żyjących w nim ludziom. Wernisaż odbył się 24 marca.